Cieka się, mamko, z tej strony Piotrek, na kanale Piotr1XC. Bardzo Wam dziękuję za to, że wbiliście 13 subskrypcji, że jest 13 subskrybentów na moim kanale. Bardzo się z tego ogromnie cieszę i naprawdę powiem Wam szczerze, że film, o którym, który prawdopodobnie może oglądaliście jeszcze, go może jeszcze nie, oby jak najszybciej go obejście, bo naprawdę zachęcam ten film. Musicie oczywiście obejrzeć mój film, żeby wiedzieć o tym, że film Spider-Man Miles Morales jest świetny. Druga część też jest. I pierwsza. Musicie po prostu przeczytać nazwę tego filmu, żeby dowiedzieć. No ci, którzy nie umieją czytać. No to nie oglądają. Oby... Założę się pewnie, że niektórzy są że niektórzy tutaj widzowie umieją czytać, a dziwne, gdyby nie umieli, nie? Ja umiem doskonale czytać. No i ja tak szczerze powiem, że bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Piotrkowi Kaczymarek, który grał roli głównej Spider-Man Milesa Moralesa. Dziękuję Mikołajowi, takiemu troszeczkę grubszemu chłopcu, Michałowi, który grał, on ma czarne włosy i takie policzki ma grube, żeby wam powiedzieć. No Piotrka już znacie, nie znacie, ale Piotrka tego, który grał Spidermana, o tam jest taki Spiderman, ale to nie ten, bo tamten z Peter Parker za mną, o taki Spider-Man jest tam, nie? I on grał w takim stroju mniej więcej. No podobnym. Ale on grał jako Miles Morales i on jest bardzo... I on ma takie blond włosy. No jest chudy tak jak ja. Ja już mam troszeczkę normalny rozmiar. Nie mam takiego chudego... Nie jestem taki chudy. Już troszeczkę przytyłem, ale i tak że się chudzi. No spójrzcie na moją rękę. No właśnie. No nie jestem taki... Czy ktoś potrafi tak coś zrobić? Albo tak. Mogę was obrzydzać, więc nie będę wam to dłużej tego pokazywać. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy grali na tym filmie, pierwszym i drugim. Naprawdę dziękuję. Mi aż jest tak dobrze oglądać te filmy, bo one trwają po 7-8 minut. To jest po prostu... To jest... Rewelacja po prostu. Filmy są naprawdę nieźle nakręcone. Polecam. Możecie mi zadawać pytania w kontekście, jak powstają te filmy i ogólnie o Spider-Manie i różne tam rzeczy. No wiadomo, jak ktoś... Czasami nie będę mógł odpowiedzieć, bo czasami tego nie wiem. No i zadajcie pytania różne, ja wam będę starał się wam odpowiedzieć, jeżeli oczywiście komentarze będą czynne, bo czasami nie są czynne i to jest troszeczkę takie jakby powiedzieć troszeczkę głupie, że są blokowane komentarze, tam jest taki link, więcej informacji, ja w to nie wchodzę po prostu, no blokują komentarze czasami, ale nie wiem po co. Ale bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że tutaj zrobiliście to. Zaraz pokażę wam coś. Albo w sumie nie. Nie mogę wam tego pokazać teraz. Ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No cóż jeszcze mam do gadania, żeby was tutaj nie zanudzać, tym bardzo, bardzo dziękuję. No i w sumie nic. No to do zobaczonka, zostawcie lajka,
ci, co grali, bardzo dziękuję. Lajka. Jest tam... Lajk musi się stać niebieski. A nie, lajk z białego musi się stać na czarny albo niebieski z szarego. Jest też taki na dole przycisk subskrybuj. On, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, on jest taki bardzo czerwoniutki. To możecie się pobawić i go kliknąć, żeby stał się szary. Widzicie, jaka zabawa? Możecie tak klikać, bo to jest bardzo fajne. Ale najważniejsze, bo bardzo pragnę, żebyście to zrobili, żeby ten przycisk był szary. Dla mnie jest to bardzo ważne. Jest tam na dole taki właśnie przycisk. Taki właśnie przycisk na dole. Szaruchienki, przycisk subskrybuj. A więc... Miau!